No hej, cześć, witajcie do was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator 99 Roblox. I dzisiaj, słuchajcie, przedstawiam wam naprawdę mega fajną metodę, no to jak możecie łowić sobie mega fajnie na awku, no właśnie w Pet Simulatorze. Więc, słuchajcie, szefa mnie jest zaprezentować, jak to działa na początku. Ogólnie, szukałem kilka sposobów przez różne jakieś makro, autohotki, aż do Tiny Taska i doszedłem do jednego wniosku. Tiny Task jest najlepszy, tylko trzeba umieć go dostosować. Zaraz wam oczywiście pokażę wszystko, jak to stosować, co to jest Tiny Task, też powiem. Jednakże na początek pokażę wam po prostu, jak to mniej więcej działa, więc poczekajcie chwilę tutaj. Dobrze, więc nacisnę sobie jeden przycisk i teraz automatycznie mi będzie łowić. Jak sami widzicie, myszka przenosi się z wody na trawę, żeby po prostu się to nie bagowało. Bo jeżeli klika się w innym miejscu niż woda, to automatycznie nie będzie wędka rzucać. I tak to mniej więcej będzie działać ta metoda. Możecie ją sobie dostosować lepiej lub gorzej. Ja póki co no, tak się prezentuję. Więc dobrze, przejdźmy po prostu jak ona będzie. Oczywiście wszystkie linki do programu znajdziecie w opisie. O, myszko, wyłącz się. No, czasami się to baguje. Czasami trzeba nacisnąć kilka razy, ale ogółem działa. Ogółem działa, bo używam to już od dłuższego czasu, więc na spokojnie. Jednakże dobrze, przejdźmy już do tego, jaki program potrzebujemy i jak to szybko zrobić. Oczywiście chcę jeszcze przypomnieć, że pod koniec odcinka będzie konkursik. Na coś jeszcze się zobaczy, lub na gemy, lub na jakiegoś peta, więc powinno zostać do końca. Ok, niestety muszę sobie zmniejszyć ten ekran, także nie jest teraz taki ładny, tutaj równy ucinaczeń rzeczy, ale na potrzeby odcinka. Więc tak się prezentują programy, które będziemy potrzebować. Jest to OP AutoClicker 3.0. Możecie użyć byle jakiego, ja używam tego, on jest najlepszy. I tutaj dajemy na 1 milisekundę. Możecie sobie ustawić podki, pod którym chcecie, żeby wam się klikało. Ja dałem sobie cudzysłów, bo najrzadziej go klikam, więc pod nim mam najmniej tych jakichś skrótów klawiszowych. No i tu jest nasz Tiny Task. I co to musimy zrobić? Więc jak go mamy sobie pobranego, włączymy, to musimy wejść w prefs. I istotne jest tylko recording hotkey, playback hotkey, set playback loops. Recording hotkey ja sobie daję zawsze na F8. Najlepiej, a playback hotkey daję sobie na Ctrl Shift Alt Play, dlatego że na F12, jak naciśnięcie na Robloxie, to zaczyna wam nagrywać. W sensie tym przeglądarkowym Robloxie. I set playback loops dajecie jak najwięcej. Jednakże sprawdźcie czasami, bo o, czasami to się właśnie tak buguje. No działaj. O, no teraz jest. To możecie dać continuous playback, jednakże czasami mi się to bugowało, temu zawsze daję set playback loop, ale może wam będzie działać. Więc jak chcecie, to możecie dać continuous playback i będzie wam cały czas powtarzać. Jednakże dobrze, jak teraz to mamy, to robimy jeden myk. Tutaj patrzymy, jaki jest hotkey i idziemy sobie łowić. Naciskamy F8, czy co tam ustawiliście za skrót klawiszowy do nagrywania. Przenosimy myszkę tu, naciskamy cudzysłów, dzięki czemu nam klika. Odklikujemy cudzysłów i odklikujemy... A, i jeszcze dajemy myszkę tu i odklikujemy F8. I to tyle. Teraz możemy sobie wyłączyć autoclicker. Dam sobie taki ekran, żeby już był nowy i powinno nam wszystko działać. Dlaczego odklikujemy autoclickera już? Bo nie jest nam potrzebny, gdyż Tiny Task zapamiętał, że ma klikać. O, i sami widzicie, że teraz zadziałało, więc na początku, nie wiem, coś się psuło, jednakże teraz powinno wszystko działać, miejmy nadzieję. Bo myszka miałem w złym miejscu, temu na początku nie zadziałało, bo tak nie złapało do końca. Jednakże teraz możecie zauważyć, że cały czas będzie nam powtarzać tą samą funkcję i będzie nam klikać. Więc mówię, możecie się bawić w jakieś inne autohotki, jakieś inne makro, jednakże jak dla mnie to jest najlepsza metoda. No i za krótko sobie ustawiłem klikanie. Jednakże to zadziała po czasie, tylko po prostu o, teraz, no. Więc czasami możecie też jeszcze sobie dostosować dokładniej niż ja. Ale mimo wszystko, jak czasami coś się zepsuje, jak czasami coś wolniej, to i tak będzie to działać. Więc na spokojnie, wszystko działa. Wszystko działa, wszystko jest świetnie. Więc tak się prezentuje ta metoda. Myślę, że jest całkiem fajna, więc za każdą łapkę w górę i komentarz dziękuję. No i jak chcecie ją wyłączyć, to oczywiście naciskacie Ctrl Shift Alt P, czy cokolwiek ustawiliście sobie jako tam skrót do playback atki. Po to sobie wszystko możecie po prostu dostosować. Ale słuchajcie, zrobimy sobie na sekretny klucz. Dokładnie tak, zrobimy sobie na secret key warty 240 tysięcy gemów, więc jeżeli chcecie takie wygrać, napiszcie w komentarzu hasło FISH
i swój link z Robloxa, taki, że mógł wam w mailboxie wysłać. I oczekujcie po prostu w mailboxie. Oczywiście pamiętajcie, trzeba zostawić łapkę w górę i suba. To są jedyne wymagania. Więc w sumie niedużo, a zawsze taki kluczyk może wlecieć do mailboxa. No, więc to na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się. Wszystkie linki dam w opisie. Jeżeli zapomnę, dajcie mi znać w komentarzu, bo czasami zapominam o sklerozę, ale w komentarze widzę i do jednego dnia na zawsze odpiszę. Ale po prostu, no, Tiny Task piszecie w neta i zawsze też znajdziecie, nie? Więc do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa i cześć, siema.